zostaliśmy tego wieczora niezwykle przez Pana Boga obdarowani. To słowo jest śliczne. To słowo pokazuje nam, kim jest Pan Bóg. Jak piękny jest Bóg. Jak nieskończone jest Jego miłosierdzie. Jak nie można Boga w miłosierdziu zrozumieć. Jak bardzo wymyka się naszemu ludzkiemu rozumieniu. Słowem kluczem tej Ewangelii jest prorok Jonasz. Ewangelia chce nam pokazać Boga miłosierdzia, ale Pan Bóg pokazuje, że miłosierdzie natrafia na opór. My znamy Księgę Jonasza, jest to jedna z najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu, która pokazuje, że Pan Bóg ma pragnienie okazać miłosierdzie grzesznikom i pragnie to miłosierdzie rzeczywiście okazać. Wysyła proroka, który nie ma ochoty pójść do Niniwitów. Miłosierdzie Boga natrafia na opór. Natrafia na opór w człowieku, który wiedzę o Bogu ma, który coś o Panu Bogu wie, który jest Bożym prorokiem. Dzisiaj w Ewangelii widzimy tłumy, które przychodzą do Jezusa. I słowo, które tam pada, jest słowem niezwykle mocnym. Jakoś tak jest, że w Ewangeliach, kiedy gromadzą się tłumy, Pan Jezus bardzo często mówi słowo trudne. Mówi słowo niezwykle mocne. Mówi słowo, które nieraz ma potężną siłę rażenia. Dlatego, że być w tłumie jest dość ryzykowne. Jest pewna psychologia tłumu. Lubimy się kryć za tłumem. Pan Jezus mówi tak trudne słowa, że to plemienie jest plemieniem przewrotnym. Przychodzą do Niego ludzie, schodzą się do Niego. A Jezus mówi im tak bardzo trudne słowo, to plemienie jest plemieniem przewrotnym. Chcielibyście usłyszeć takie słowo od Jezusa? Czy to słowo w jakikolwiek sposób wam pokazuje Boga, który jest miłosierdziem? Tymczasem Jezus nie chce, żebyśmy przychodzili w tłumie. Nie chce, byśmy się chowali za tłumem. Wiara nie jest spotkaniem Boga z tłumem. I Pan Bóg, Pan Jezus mówi w taki sposób, daje tak słowo, żeby dotknąć serca. To jest słowo mocne, ale to jest słowo, za którym musisz się opowiedzieć. Tłum z tobą nic nie zrobi. Ale kiedy dotyka cię takie słowo, musi być w tobie reakcja na to słowo. Jest pytanie jedno, czy chcesz naprawdę być z Nim? W tym trudnym słowie kryje się inne ukryte, nie? Właśnie to, czy chcesz być z Bogiem, czy chcesz być z takim Jezusem? Czy chcesz być z Jezusem sam na sam, nie w tłumie? Czy pozwolisz, żeby cię Jezus tym słowem skrutował? Czy pozwolisz, żeby cię Jezus tym słowem dotykał, tak jak On tego zechce? Co jest tym znakiem Jonasza? Do czego Pan Jezus się odwołuje? My znamy tę historię proroka Jonasza troszkę. Dlaczego Niniwa się nawróciła? Bynajmniej nie dlatego, że widzieli proroka, który
który był pożarty przez rybę i 3 dni w tej rybie był, ale nawrócili się dlatego, że słuchali słowa Jonasza, że słuchali jego przepowiadania. To słowo, nie wiem, czy czujecie, ale jest dzisiaj niezwykle mocne. Pan Jezus stawia nam to pytanie, bo my ten znak Jonasza mamy codziennie na wyciągnięcie ręki. Słowo jest proklamowane w Kościele codziennie. To jest znak Jonasza. I dzisiaj Pan Jezus nas skrutuje tym słowem, to znaczy, na ile w nas jest zaufania Słowu, a na ile w nas takiego szukania to tu, to tam, coś się dzieje, coś się wydarzy, jakiś cud. Na ile w nas jest chęć nawrócenia się dlatego, że jest dzisiaj przepiękne Słowo, że objawia się Pan Bóg, który jest miłosierdziem. A na ile dzisiaj to wystarczy otworzyć pierwsze lepsze strony internetowe. Na ile dzisiaj jest kłótni, awantur, także dotykających tematu nawrócenia w oparciu o koronawirus. Znakiem Jonasza nie jest koronawirus. Znakiem Jonasza jest Słowo. Ale my w nawróceniu, w pokazywaniu, w objawieniu Boga nie wahamy się używać tego typu objawienia. Jest koronawirus, na pewno Pan Bóg zagrzmiał, nie? Masz słowo dzisiaj dane piękne, słowo miłosierdziu Boga. Słowo o Bogu, który pragnie Cię przyjąć. Nie szukajmy cudowności tego typu. Bo mamy znak bardzo klarowny, bardzo czysty, bardzo przejrzysty. Większego znaku miłości Boga do człowieka nie dostaniemy. I ten znak jest w stanie z nami uczynić cokolwiek. Żaden inny. Nawrócenie dokonuje się w przepowiadaniu Jonasza. To jest przepiękny znak. Oni się nawrócili, Niniwici, dzięki nawoływaniu Jonasza. Tam jest takie słowo napisane nawoływanie, ale kiedy sięgniemy do tekstu greckiego, to zobaczymy, że tam jest napisane słowo kerygmat. To, co prorok im niesie, to, co prorok im głosi, to jest kerygmat. To nie jest byle jakie słowo, to nie jest słowo powiedziane tak na równym tonie. To jest słowo Boga. To jest słowo z mocą. To nie jest tak, że Jonasz ma wiedzę o Bogu i idzie im opowiadać o Bogu i robi im katechezę, wykład teologiczny. On idzie i mówi słowo Boga. Nie wiem, czyście zauważyli, bo to słowo wcale nie musi być takie piękne, poukładane, grzeczne. To słowo jest niezwykle mocne. Prorok idzie, mówi 40 dni i was nie będzie. 40 dni jeszcze i was nie będzie. To jest słowo miłosierdzia. 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Dopóki będziecie żyć w taki sposób, Słowo Boże mówi, będziecie za chwilę jak trupy. To znaczy prorok wie, że on nie ma naprawdę chęci głoszenia, nie? Tylko wie jedną rzecz, że sprawa dotyczy życia albo śmierci. I prorok głosi to słowo bardzo poważnie. I to nie jest takie słowo, które możesz powiedzieć bardzo delikatnie, spokojnie. To jest słowo, które angażuje całego ciebie. To jest słowo z mocą. To nie jest mądrość Salomona, o której dzisiaj też mówi Ewangelia, nie? Że królowa z południa przybyła słuchać mądrości Salomona. Celem mądrości Salomona jest, to była piękna nauka, nie? Salomon był dość mądry. Potrafił pięknie o Bogu mówić i
I to miało na celu jakoś systematyzować wiedzę o Bogu. To można by było porównać do katechezy. Słowo Jonasza ma wydać owoc nawrócenia. Słowo Jonasza ma tak potrząsnąć człowiekiem, by człowiek opowiedział się po stronie Boga. To jest takie słowo, że staje przed wami człowiek i wie, że nie ma czasu. I trzeba przemawiać właśnie, trzeba powiedzieć to słowo, bo sprawa jest bardzo poważna. Idzie o życie albo śmierć. Prorok oczywiście, Jonasz, ma z tym problemy, żeby pójść powiedzieć. Dlatego, że Niniwici są jego naturalnymi wrogami. Są tysiące różnych powodów, dla których możemy być paraliżowani w przemawianiu kerygmatu, w proklamowaniu kerygmatu. Nie zawsze paraliżuje to, że w pierwszej kolejności sam jestem grzesznikiem. I staję zawsze przed wami w tym poczuciu, że wiem, co znaczy być grzesznikiem. Z jednej strony mnie to zawsze jakoś paraliżuje mówić o Panu Bogu, ale z drugiej strony, doświadczawszy Bożego miłosierdzia, wiem, jak niezwykle ważne jest to, byśmy podjęli decyzję nawrócenia. Jakbym kiedykolwiek tego nie powiedział wam, że trzeba się nawrócić, bazując też na swoim świadectwie życia, na swoim przykładzie, to spokojnie możecie wyjść z kościoła, możecie mnie nie słuchać. Do tych, co się łączą drogą internetową, mogą nie wyrzucić ten kanał. Jeśli przepowiadanie, pomimo grzechu, pomimo mojej słabości, pomimo tego, jakim jestem, jakoś nie dotyka serce w kierunku opowiedzenia się po stronie nawrócenia, powrócenia do Pana Boga, który jest miłosierdziem, możecie spokojnie mnie z życia wykreślić, wyrzucić. Jeśli nie daje wam takiego światła, jeśli nie ma we was takiej decyzji, kiedy słuchacie tego słowa, to spokojnie to zróbcie. I to jak najszybciej. Kerygmat to jest taka prawda, że to, że Bóg cię kocha i to, że możesz zmienić swoje życie, dzieje się tu i teraz. I to jest taka prawda, którą trzeba przeżywać ciągle na nowo, nie? Można powiedzieć, ja już to wiele razy w życiu słyszałem. Wiele razy też w swoim życiu próbowałem. No, ale ja też wiele razy w swoim życiu upadałem. I wiem, że za każdym razem jest niezwykle ważnym usłyszeć kerygmat. Słowo, które pionizuje człowieka. Które mówi, chłopie, jesteś do niczego, ale Bóg cię kocha. Wstań. Wszystko jest dobrym początkiem zawsze. Wielki post. Momenty, w których masz już dość wszystkiego, w których dotyka cię cierpienie. To jest właśnie to słowo. Dlaczego Niniwici posłuchali tak naprawdę Jonasza? Bo oczywiście, że najpierw jest Słowo Boga, które jest Słowem z mocą. To Słowo jest przepiękne, nie? Śliczne jest to Słowo, które mówi o Bogu, który pokonuje wszelkie przeszkody, żeby dotrzeć do człowieka, który jest upaprany w grzech po łokcie. I Bóg robi wszystko, żeby tam wejść, żeby ich ocalić. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, niesamowicie ważna w tym Słowie, mianowicie w tym, że Jonasz był bardzo czytelnym znakiem dla nich. Słowo podparte świadectwem.
słowo podparte świadectwem. Na czym polegał znak Jonasza? Znak Jonasza polegał na tym, że to, że poszedł do Niniwy, było absolutnie rzeczą niemożliwą. Dla Niniwitów to była rzecz niewyobrażalna. Zresztą dla Jonasza też. Znamy tę historię, że jak Pan Bóg, że Pan Bóg go dwa razy wysyłał. Pierwszym razem, jak go Pan Bóg posłał, to on zamiast iść do Niniwy, to poszedł do Tarszysz. We współczesnym świecie, w ówczesnym świecie mówiono, że w tereny współczesnej Hiszpanii. Absolutnie drugim kierunku. Także dalej już nie można było odejść. To było dla niego coś absolutnie niemożliwego, pójść do Niniwitów, pójść do swoich wrogów. To było ostatnie miejsce, gdzie chciał pójść. Dla Żydów Niniwa była absolutnym wrogiem. Miejsce, gdzie nie chcesz pójść. No. Ale za drugim razem już tam idzie. I głosi im w taki sposób, że po ludzku to słowo mogłoby ich poranić, że to jest takie słowo, jak czytamy, nie? Że tu trudno jest usłyszeć miłosierdzie, ale oni wierzą, widzą, że On tam jest i przyszedł, żeby głosić im miłosierdzie. On, który jest ich wrogiem i to ich przekonuje. Ostatecznie oni się nawracają i tam jest pierwsze pięknie pokazane, że prorok jest zdenerwowany, że oni się nawracają, nie? Stało się to, czego się obawiał. Mówi do Boga, wiem, że wiedziałem, że jesteś miłosierny. Ta Ewangelia nam pokazuje, jak bardzo Bóg chce kochać wroga. Jak bardzo Bóg chce kochać, uwaga, grzesznika. Jesteśmy postawieni w samym początku właściwie Wielkiego Postu. Papież Franciszek ostatnio powiedział przepiękne zdanie, że kto nie pomaga, nie jest chrześcijaninem. Kto nie ma w sobie tego ducha pomocy, niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nie jest chrześcijaninem. Nawet jeśli ten drugi człowiek jest grzesznikiem, jest upaprany w grzechu po łokcie. Nawet jeśli wszyscy się już od niego odwrócili. Nie. Jak jesteś chrześcijaninem, to jesteś przy tym człowieku. To mówi dzisiaj nam to słowo, że Bóg chce kochać tego człowieka. No. Przy użyciu Twojej pomocy. Znaczy, jesteś Bogu niesamowicie do tego potrzebny. Jest słowo, które dostaje grzesznik, nie? Ale jeszcze piękniejsze jest to, kiedy człowiek staje, kiedy człowiek jest jako świadek tego słowa. Ale by tak było, kochani, to, no to musimy umierać. Nie jest łatwo stawać przy grzeszniku, przy swoim wrogu, w doświadczeniu tego, że chcesz mu pomóc, żeby z tego wyszedł. Trzeba umierać, tak jak Jonasz. Trzy dni spędził w rybie. Znak śmierci. Musiał przejść przez tę śmierć. Ale to jest taka śmierć, która cię nie niszczy. To jest taka śmierć, która cię tylko ocala, która cię przeprowadza. Przepiękne jest to słowo i raz jeszcze pokazuje to, że Pan Bóg jest przepiękny w swoim miłosierdziu. Dostaliśmy potężny znak Jonasza. Nie wiem, co dzisiaj wyczytacie w gazetach, co wyczytacie w internecie, jakie macie obawy, ale większego znaku od tego, któryśmy dostali w tym słowie, już nie dostaniecie dzisiaj. Większego znaku nad miłosierdzie i miłość Pana Boga w życiu nie będzie. Oby ten znak was wyrwał z doświadczenia tej codzienności, aby was uruchomił
i aby was doprowadził do Boga, tak jak Niniwitów ostatecznie do Pana Boga. Na tym polega ostatecznie Wielki Post. Amen.